Siemano, witam w tym dziwnym miejscu, czy w dziwnym, odludnym. Tutaj kapliczka, ale tutaj, żeby dojechać było dzisiaj, to tragedia. Nie kręciłem oczywiście, bo musiałem się skupić na jeździe, ale gdzie ja się wybrałem w taką pogodę? Pierwszy raz tutaj jechałem przez takie wąwozy i drogi kręte po takiej nawierzchni 10 na godzinę. Ale dojechałem do nowej miejscówki, nigdy tu nie łowiłem. I dzisiaj to będzie debiut, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Wziąłem wodery, a jest dzisiaj chyba minus 5. Najpierw porzucam z brzegu, a potem się zastanowię. Lecimy. Zaczynamy. Pierwszy rzut. No i ciekawe, czy ta miejscówka okaże się fantodajna, czy marna. Ciężko to ocenić. Różnie bywa. Boję się, że będzie marna. Spadam stąd, nic tu nie ma. Ani gwoździka jednego nawet. Także czyściuteńko, brawo. Jedziemy do starej miejscówki. Przyjechałem w inne miejsce, nie opodal mostu, na którym już łowiłem, ale poszedłem dalej w głąb. I jakiś potencjał jest. Pierwsze fanciki, jakieś puszeczki. Tylko zastanawiam się, czy nie iść z drugiej strony, bo tam łatwiejszy dostęp jest. Widzicie, tutaj się zaparłem nogą, tak? O, i tak sobie rzucam. Trzeba też później jeszcze, o, takie gałęzie są. Trzeba, o, zamajtać liną. O, lina do wody skakuje i wtedy nie podwadza do góry. No i to jest takie badanie na razie, czy coś tutaj w ogóle warto. Bo tam nie było ani gwoździka na tej pierwszej miejscówce. To nawet nie podejmowałem próby wchodzenia. A tutaj, no, znając wcześniejsze fanty spod mostu, jest jakiś potencjał. Także chyba tutaj skuszę się, ale zobaczymy. Jak widać, do niektórych miejsc łatwiej nawet z brzegu dotrzeć, szczególnie jak już nie ma krzaków. No bo ciężko by mi było w woderach przeskoczyć tą kłodę na takiej wysokości. Tutaj jeszcze zajdę kawałek. O, ślisko. Trzeba uważać. O. Mamy gagatka. No. Chodziłem i wychodziłem w końcu. Ale rura. To nie jest rura. Kiedyś już złowiłem coś takiego. To jest słupek. Gruby złom. To jest taki lity słupek. Ale super. To waży z 5-6 kilo. Oh, na pewno. Z 6-7 kilo nawet bym dał. W końcu jakiś pierwszy łup. Dobrze, trochę tu zostanę w takim razie. Chodź tu. Chodź tu, nie wstydź się, pokaż się. O! I co, maleńki? Podtrzymujesz tradycję? No i bardzo dobrze. Super. O, i tym sposobem dotarłem do tego mostu, o którym mówiłem. No i wychodzą jakieś tam ogryzki w panierce. Kawałek brzeszczota. Zdarzają się też takie odcinki jak te, że są chodzone. Szukam dobrej miejscówki. Przeszedłem jakieś 100 metrów od mostu, ale od drugiej strony tym razem. Zgubicie się już zaraz, ale nieważne. Ważne, że skutecznie. Proszę bardzo. Taki gruby złomik wpadł. Może nie gruby, ale duży. Duży złomik wpadł. Kawałek takiej jakiejś blachy. Pachnie ładnie dymem z kominka. Drewnem. Dobra. Jest klimacik fajny. Mroźne połowy. Mamy coś, proszę Państwa, i to jest dość znane tutaj, w tym terenie. Fragment żeliwnioka. O, duży był.
Nawet się ucho zostało. Jest tam jeden potwór taki dalej. Nie wiem, czy wchodzić dzisiaj i tak go nie wyjmę, czy poczekać na cieplejsze dni. Ciężka decyzja. Na razie łowię dalej. I kawałek liny stalowej. Może od piorunochrona, bo tutaj taki taki zacisk. O, mamy coś w końcu. Wow, prawie wpadłem do wody. Chyba trzeba wejść do tej wody jednak. Jak mi tak ciągnie do niej. Ładny fancik, gruby. Idzie znowu, chyba trafiłem na jakieś mini zagłębie, że trochę tych fantów wpadnie jednak. Tym razem pucha. Dobra, i pucha. Trzeci rzut w tym miejscu i trzeci dobry połów, można tak powiedzieć. Tym razem płaskownik i ucho od śledzia. To zapowiedź dobrych łowów. No, idzie trochę tego, tych gwoździków. Już te blacha, co tutaj wcześniej wyłowiłem, cała sztywna się zrobiła, zamarzła. Lina też. Lina zamrożona, szczególnie końcówka. Przydają się te węzełki, bo ślizga jest. Ślizga się. Więc te węzełki dobrze, że tutaj są. Bo śliska rękawiczka i śliska lina. A tak tutaj te węzełki pomagają. W przyczepności. Znowu coś mamy. No fajnie, że się odczarowało trochę. Ulala. Pręcik fajny, ale to jest grube. No. No, czuję coś. Coś złapane jest, bo ciężar jest. No jest, proszę Państwa. Co to mamy? Jakąś rurę. Czy to ten słupek też? O, słupek! Super! Kawałek słupka. To jest ciężkie, bo to jest... No to waży jakiś kilogram. Idzie jakaś blacha. Jakiś kawał blachy. Niezidentyfikowany. Spójrzcie, wlazłem do wody. I dobra wiadomość. Wodery nie przeciekają. To jest najważniejsze. Muszę to zobaczyć, bo coś jest dużego i chcę zobaczyć, czy da się to wyjąć. Bo z brzegu się nie dało. No, jestem już w tym miejscu. Z tej strony, z perspektywy z wody, zupełnie inaczej się czuję niż na brzegu, jakbym był w innym miejscu. Gdzie to tutaj łapało coś? Gdzieś to tu łapało tak, że... Niesamowicie. Dobra, jak znajdę, to się włączę. Znalazłem to coś. Słuchajcie. O, łapię się. Ale to jest coś tak wielkiego. Nie wiem. Koparką może dałoby się to wyjąć. To już jest potwór innej wagi. To już jest potwór wagi z koparką, z wyciągarką jakoś. Nie wiem, nawet ciężko powiedzieć, co to może być. O, spróbuję nogą tak pociągnąć, żeby tylko wodery się nie rozerwały znowu. Nie ma szans. Jest woda brudna, więc nie będzie widać, jakbym kamerę zanurzył. Co to może być? No trudno, ale może jeszcze kiedyś tu wrócę po to, kto to wie. Muszę się pocieszać mniejszymi fantami. Coś tu właśnie ciągnę. O, takim wiaderkiem na przykład. O. Smuci mnie, że tamtej rzeczy nie mogę wyjąć. No trudno, ale cieszę się z drugiej strony, że wodery są naprawione. To jest tak, jakbym miał nowe wodery.
jakbym wygrał wodery nowe. A to są te same, klej 13 zł kosztował. Jeszcze trochę go zostało, więc może się przyda, oby się nie musiał przydawać. Natomiast tutaj coś ściągniemy. Chyba garnek jakiś. Ale jakiś, kurczę, uparty. Ha, jest. Kapselku, witaj. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam kapselka. To on rzucił na mnie tą klątwę z niebieskimi garnkami. Kiedyś powiedział, że wszystkie garnki są niebieskie. No i od tego czasu 90% z nich to niebieskie garnki. To jest blisko droga, właściwie wzdłuż. Jakiś pan tutaj lubi sobie przycupnąć chyba na tych kamyczkach tu. Bo dużo kapsli było na brzegu i w wodzie też. Szukaj dalej, szukaj dalej, szukaj dalej. Niestety kapsel nie mówił, żebym szukał dalej. No to szukam. Patrzcie. Następne kapsle, szukaj dalej. Szukaj dalej. Szukaj dalej. Wygrałeś. Wygrałem. Wygrałem browara. Wygrałem browara. Kurczę. Zarąbiście. No, coś ciężkiego. Proszę państwa. Super fancik. O, taka miniaturka będzie chyba. Piękny fant. I tu jeszcze rura. I kolejna rura. I kapselek. No, tym razem szukaj dalej. Kto by się spodziewał, że w takiej dziczy wygram browara. Także szukam dalej. I znajduję, o, takie coś. Płaską rurę. Dalej tutaj kapselki wychodzą, ale nie wygrane. Ktoś trzyma, nie chce puścić normalnie. Dawaj to. Suwarku. Oddawaj. O, mam. O, suwarkowi rurę z kawałkiem swetra. Aż mu rękawa urwało. Czy skarpetę. Skarpetę mu aż urwało. Dobrze, że wlazłem do tej wody. Bo mamy tutaj kawałek rusztu. Patrzcie, jakaś piłeczka tutaj sobie pływa. O, to nie piłeczka. Lecz żaróweczka. Gdzieś tu ją do kieszeni wsadzę. O. I voilà. Podkowa się zrobiła z fajerki. Może być fajerka na szczęście? Jak myślicie? Jest rurka i kapsel mówi, szukaj dalej. Dobra, nie ma problemu, już lecę. No i kapsle dobrze mówią, żebym szukał dalej, bo wchodzą na takie batony teraz, metalowe. O! Jak sobie to piwo wygram, odbiorę, to wypiję zdrowie. Wszystkich widzów. O nie, co to jest? Co to, kurczaki, jest? Gruby złom. Mam odpowiedź. Krok po kroku, takimi grubasami wypełni się kasterka. Bardzo dobrze. Jest fajerka. Łamana. Zjeżdżalnia bobrów. Ui, plusk do wody. Trafiłem na kopalnię złomu. Chodziłem i wychodziłem. Będzie tu jeszcze jeden odcinek z tego. Sprawdźmy, co to ciężkie dziadostwo tutaj idzie. Znowu to. Drugie takie samo. Znaczy podobne. Takie samo to nie może być. Co to mogło być? Jest Eldorado. Pozdrawiam Mario z Neodymowych. A to kawałek rowera. Roweru, jak kto woli. Tu sobie tak, o, odkładam na tym, na kłodzie. Już mam kilka
kilka tam baz tak poukładanego złomu. Jak będę wracał, to wszystko to trzeba będzie zebrać. Logistyka! Ale jaja. Dobra, zaczynamy. Więc tak. Szufla. Stan zdezelowany. To nie wszystko. Budzik! Kurczę, to były ładne budziki. Chyba ruskie z tego co... Albo czeskie, nie pamiętam już. Czeskie albo... Chyba czeskie. Albo czechosłowackie. Ale nie jestem pewien. Piękne są te budziki. No ten akurat już swoje lata ma za sobą. No niestety. I co tam jeszcze? A i takie coś. Chodź tutaj. Słodkowodny wielorybie. Ajajaj, właśnie. Ach, mam. Czajniczek. Już był kiedyś czajnik zielony. O, tam kilo osadu. Piękny czajniczek. Ale miał, że tak powiem, krótka lufa. Dobra, trochę zimno już się zaczęło robić, więc tutaj taka kolejna ruła. Ładujemy do garnka, właściwie do czajnika, te przedmioty. I lecimy na podsumowanie, ale tutaj wrócę już niedługo. Ale tu jest pięknie. Targałem złom przez te pola, o gdzieś stamtąd. O tutaj tak. Trochę się namęczyłem, ale warto było dla was nagrać ten odcinek. Zapraszam na podsumowanie. Witam wszystkich zgromadzonych. Robimy podsumowanie. Mały garnek, duży niebieski garnek, zielony czajnik, puszka z gwoździami tam w środku. Dużo napchałem tych gwoździ, jakichś kapselków, wiadro, jest żarówka, jest kawałek żliwniaka, dwie fajerki, CC, reguluję trzeciego C, by było CCC. No i tych rurek sporo dzisiaj wpadło, szufli kawałek, takich blach, te dziwne przedmioty dwa, tutaj to kółko fajne jest, jest jakiś wirnik od tej, od Frani, nie wiem, jak mi się kojarzy, bo był taki, ale plastikowy chyba. No i różne takie inne rzeczy, no, budzik jeszcze, takie grubsze, cienkie, no i ta, ten słupek, o już przymarł prawie, to jest grubas i to też grubas. Także dziękuję bardzo za uwagę, na pewno tam wrócę, bo jest potencjał, chodziłem i wychodziłem i znalazłem fajną miejscówkę. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku, subskrybujcie kanał. Zagramy w karling. Niestety spóźniłem się, bo promocja trwa do 31 października, ale i tak kupiłem sobie piwko, więc wypiję za wasze zdrowie. Wszystkiego dobrego. Oczywiście jak wrócę do domu. Hejka. Patrzcie co tu się dzieje, jaka zima, jaka ścieżka. Jadę 20 na godzinę. Mam zimowe oczywiście opony, ale już widziałem jednego typa, właściwie ślady, jak w takie... w taką siatkę, jak teraz będzie widać po prawej stronie. O, takie betonowe przęsła są i wbił się w to. Także trzeba bardzo uważać. Piękny las, zamarznięty cały. Pięknie to wygląda.